W tym filmie pokażemy jak stworzyć rozbudowany lejek sprzedażowy, więc zaczynajmy. Na początek trzeba kliknąć przycisk Stwórz lejek i nadać lejkowi nazwę. Warto tu pomyśleć, co chcemy promować w tym lejku sprzedażowym. Ja będę promować 30-dniowy kurs, warsztat pokazujący różne ćwiczenia. Działam w branży Fitness i promuję całą masę darmowych i płatnych poradników do ćwiczeń, warsztatów i kursów online, dzięki którym mam codzienny kontakt z klientami i wysyłam im ekskluzywne treści, które chcę też sprzedawać. Po wymyśleniu nazwy muszę stworzyć właściwy lejek. Wybiorę tu rozbudowany lejek sprzedażowy, który polega na tym, że najpierw zbieram bazę zainteresowanych, buduję z nimi relacje, a następnie promuję wśród nich mój kurs. Potem trzeba określić, co chcemy sprzedawać. W tym celu trzeba mieć sklep w GetResponse. Ja już mam kilka sklepów stworzonych, ale za chwilę pokażę, jak to zrobić po raz pierwszy. Można połączyć się z istniejącym sklepem. Jeśli masz już konto na jakiejś platformie e-commerce i przechowujesz w niej swoje produkty, możesz z łatwością przeprowadzić szybką integrację i automatycznie umieścić swoje produkty także w GetResponse, skąd możesz je promować w swoich lejkach. Można też stworzyć sklep w GetResponse od zera i zacząć do niego dodawać produkty, które dalej można sprzedawać i promować w autofanelu. Mój sklep będzie się nazywał warsztat, bo będę sprzedawać różne rzeczy związane z organizowanym przeze mnie warsztatem. Pierwszą rzeczą będzie kurs online, ale może być też tak, że zacznę sprzedawać produkty typu sprzęt do ćwiczeń lub inne przedmioty z logiem mojej firmy. Nazwa mojego sklepu to warsztat i potem muszę dodać do niego produkty. Po rozpoczęciu tego procesu, można zdecydować, jaki rodzaj produktu chcemy sprzedać. Mamy do wyboru e-book, kurs online, usługę lub produkt fizyczny. W moim przypadku to będzie kurs online, więc coś, co będę wysyłać drogą mailową do osób, które go kupiły. W kursie znajdą się ekskluzywne treści i linki do filmików, które zostały stworzone wyłącznie z myślą o moich klientach. Nadam teraz tytuł swojemu kursowi. Ten tytuł będzie widoczny dla moich klientów w ramach elementu Blok Produktu, który mogę umieścić w autoresponderze albo na stronie sprzedażowej. Warto się więc upewnić, że Twoi potencjalni klienci jasno zrozumieją, co kupują. Tutaj to będzie 30-dniowy warsztat. Następnie umieszczam krótki opis, w którym opowiem, co można znaleźć w moim produkcie. Można tutaj powiedzieć coś więcej na temat produktu. Następnie precyzujemy cenę, czyli opłatę, jaką będziemy pobierać za dostęp do kursu. Potem trzeba przesłać obrazek dla kursu, a więc to, co będzie widać na stronie sprzedażowej i w autoresponderze. Można dodać ten obrazek z własnego komputera lub użyć treści z biblioteki pliki i obrazy, którą można znaleźć w kącie GetResponse. Mam na komputerze obrazek, który chcę dodać. Potem. Można dostosować rozmiar obrazka tak aby dobrze prezentował się w bloku produktu umieszczonym w treściach marketingowych. Mamy teraz ważny krok tworzenia produktu. Informacja o sposobie dostarczenia produktu do klienta. Można więc skopiować kupujących do osobnej listy w koncie GetResponse, która zajmie się dystrybucją treści kursu. Inną możliwością jest skierowanie klientów po zakończeniu zakupów do osobnego adresu URL. Konsekwencje wyboru tej drugiej opcji pokażę za chwilę, gdy przejdziemy do strony z potwierdzeniem w kreatorze Lejków. Jest to strona, którą widać po procesie zakupu. Jeśli wpiszemy tutaj jakiś adres URL, na stronie z potwierdzeniem automatycznie pojawi się przycisk, który będzie podlinkowany do tej strony. Jeśli więc mamy zewnętrzną stronę, na której prezentujemy treść kursu, można umieścić jej adres w tym polu. W moim przypadku mam już listę stworzoną w swoim koncie GetResponse i chcę, by ludzie automatycznie trafiali na nią, gdy tylko kupią coś w tym lejku. Można też w tym momencie zdecydować, czy dodawać ich do cyklu autoresponderów. Załóżmy, że treść tego kursu online będzie wysyłana w formie autoresponderów lub poprzez cykl automation, który wyśle ludziom wiadomości po tym, jak zostaną dodani do listy po zakupie. Wybór należy do nas, czy to mają być autorespondery, czy też cykl automation, jak w moim przypadku. Warto pamiętać, że w obydwu przypadkach trzeba wcześniej przygotować taki cykl automation lub autorespondery. Jeśli to ma być cykl, można go zacząć od warunku kontakt przeniesiony na listę. Zapiszę tę konfiguracje, dzięki czemu mój produkt będzie gotowy do użycia w moim lejku. Następnie wybieramy system płatności, a więc operatora, który przetworzy płatność za kurs. To może być PayPal lub Stripe. Po wybraniu konkretnego systemu trzeba go zintegrować na tym ekranie. Na szczęście jest to bardzo łatwe. Obok systemów PayPal i Stripe widnieje opcja Upsell. To właśnie w tych systemach można używać stron upsellowych. Powiem na ten temat trochę więcej, gdy przejdziemy do kreatora lejka. Na razie zapiszę swoją konfigurację. Teraz jesteśmy w kreatorze Lejka, w którym widać wszystkie elementy naszego procesu sprzedażowego, który pomoże nam w promocji, budowaniu listy, tworzeniu relacji z klientami i wyeksponowaniu naszego produktu w sieci. Następnie mamy wspomniane wcześniej potwierdzenie stronę, którą widać po udanej płatności. Wybierzmy stronę zapisu. Chcemy zacząć od zbierania adresów e-mail, którym będziemy wysyłać treści promujące kurs. Najpierw muszę więc pozyskać osoby na moją listę i spróbuję im zaoferować coś drobnego za darmo, żeby zachęcić ich do przekazania mi swojego adresu e-mail. Nasze szablony dla landing pages są skategoryzowane według rodzaju oferowanego produktu, ale można za zaprojektować stronę od zera. Ja działam w branży fitnessu i w szablonach jest coś takiego jak program fitnessowy, ale oczywiście można wybrać dowolny szablon. Ja wybieram ten i nadam mu teraz nazwę. Pobierz plan treningowy za darmo. Następnie dostosuję ten landing page do swojej działalności, kolorów i stylu mojej marki. Znajdziemy na tej stronie formularz, który akurat tutaj promuje darmowy program mający zachęcić ludzi do zostawienia adresu e-mail. Dzięki temu ludzie mogą poznać lepiej moją firmę, dowiedzieć się kim jestem i co robię. Wszystko można tutaj dostosować do siebie. Nie będę tego robić w tym nagraniu, bo mamy jeszcze do pokazania kilka innych ważnych opcji. Natomiast można po prostu zmienić tekst i zdjęcia w miarę swoich potrzeb. Do formularza można też dodać kolejne pola zbierające więcej informacji o zainteresowanych osobach. Na stronie widać też taki specyficzny blok. To formularz typu exit, który jest stworzony automatycznie, więc można dwukrotnie kliknąć ten element. Dzięki temu będziemy mogli delikatnie zmodyfikować cały formularz. Ten formularz jest utrzymany w stylu wybranego szablonu, ale mamy do dyspozycji ustawienia konfiguracji. Można dowolnie edytować jego zawartość. To zwykłe okienko, które wyskoczy, gdy ktoś spróbuje opuścić naszą stronę, nie zostawiwszy na niej wcześniej swojego adresu e-mail. Następnie widać stronę z podziękowaniem, która pojawi się, gdy ktoś wypełni formularz na stronie zapisu. Można dostosować tę stronę do własnych potrzeb i poinformować ludzi o tym, czego dalej mogą się spodziewać. To może być informacja o tym, że zapis na listę się powiódł i teraz powinni sprawdzić skrzynkę pocztową, na którą otrzymają promowany przez nas plan treningowy, czyli nasz lead magnet. Załóżmy, że dostosowaliśmy ten krok. Możemy już przejść do kolejnego. Teraz skonfigurujemy kilka ustawień, takich jak tytuł strony i jej opis, które pojawią się w wyszukiwarkach internetowych. Ważne jest też dostosowanie adresu URL strony. Na tym etapie, jeśli mam własną domenę, na której chcę promować cały proces, mogę dodać taką domenę zarówno do stron zapisu, jak i wszystkich innych stron używanych przez ten lejek. Warto przeczytać nasze artykuły FAQ na ten temat, bo można w nich znaleźć opis, jak przeprowadzić taką zmianę w ustawieniach domeny. Dzięki temu można sprawdzić, że po wejściu na konkretną domenę lub subdomenę zobaczymy zawartość landing pages stworzonych w GetResponse. Dzięki temu można sprawić, że po wejściu na konkretną domenę lub subdomenę zobaczymy zawartość landing pages stworzonych w GetResponse. Bez względu na przypisaną do strony zapisu domenę lub subdomenę, będzie ona użyta w adresach URL pozostałych stron Twojego lejka sprzedażowego. Mówimy tu więc o stronie sprzedażowej oraz o stronie z potwierdzeniem. Warto o tym pamiętać. Potem trzeba określić, na którą stronę chcemy wysłać osobę, która wypełni formularz. Domyślna strona z podziękowaniem to ta, którą tworzysz w edytorze. Na niej jest tylko podziękowanie za zapis i prośba o sprawdzenie skrzynki. Można to oczywiście dopasować do swoich potrzeb, ale można też wysłać ludzi prosto do naszej strony sprzedażowej albo strony z formularzem zamówienia promowanego przez nas produktu. To dobre wyjście, jeżeli chcemy, aby nasz odbiorca, który zostawi nam swój adres e-mail, przeszedł bezpośrednio na stronę, na której będzie mógł kupić nasz produkt. Można to tutaj zrobić. Ale jeśli jeszcze nie jesteśmy na to gotowi i chcemy, by ludzie przechodzili na domyślną stronę z podziękowaniem, którą można samodzielnie zaprojektować, istnieje taka możliwość. Teraz publikujemy stronę i widzimy pierwszy krok mamy z głowy. Strona zapisu jest już gotowa do akcji. Możemy zacząć kierować na nią ruch, aby zwiększyć liczbę zapisów na listę. Warto monitorować liczbę kontaktów, które zapisują się przez formularze na naszej stronie. Teraz chcemy stworzyć wiadomość, w której dostarczymy darmowy plik do pobrania, który promowaliśmy. Taka wiadomość może też być pierwszą zachętą do sprawdzenia na naszego produktu. To jest tylko wewnętrzna nazwa dla wiadomości, ale ja ją nazwę dzięki za zapis. Dalej wpisujemy temat i określamy pozostałe ustawienia autorespondera. Ta wiadomość będzie wysyłana automatycznie, kiedy ktoś prześle nam swój adres e-mail przez formularz. Znów można wybrać jeden z dostępnych szablonów. Widać tutaj szablon, który wybraliśmy wcześniej. Drobne ułatwienie, ale bardzo pomocne. Wszystko można dostosować do własnych potrzeb, zaktualizować logo lub obraz tła. Można też umieścić w wiadomości adres URL do pobrania pliku naszego darmowego planu treningowego, który promowaliśmy na stronie zapisu. Jeśli zechcę zacząć promować mój produkt, Mogę zmienić treść maila na Zachęcamy do lektury naszego darmowego pliku. Lub jeśli to dla ciebie za mało i chcesz pracować ze mną codziennie w ramach 30-dniowego kursu, skorzystaj z mojej oferty. I tutaj wchodzi nam w grę automatycznie dodany blok produktu. Widać w nim nazwę mojego produktu, jego obrazek, opis oraz cenę. W sekcji elementów e-commerce po prawej stronie widać dodatkowe opcje, a wśród nich znajduje się właśnie nasz blok produktu. Mamy też do dyspozycji przycisk, który automatycznie linkuje do strony sprzedażowej, więc nie trzeba tu zmieniać żadnych linków. Przycisk jest automatycznie podlinkowany. To duże ułatwienie, które bardzo przyspieszy naszą pracę. Oczywiście, nie trzeba umieszczać tych elementów w pierwszej wiadomości. Można ich użyć dopiero w kolejnej. Za chwilę pokażę, jak dodać kolejnego autorespondera do serii wiadomości. Możemy też usunąć blok produktu lub umieścić przycisk do strony sprzedażowej. Decyzja należy do nas. Przejdźmy do kolejnego kroku. Pierwszy krok mamy gotowy. Strona zapisu jest zrobiona. Dalej mamy monitorowanie liczby kontaktów. Kliknięcia w link do strony sprzedażowej, a po skierowaniu kursora na trzy kropki po prawej stronie mamy możliwość dodania kolejnej wiadomości. Można w ten sposób stworzyć całą serię wiadomości poprzedzających zaproszenie na stronę sprzedażową. Z drugiej strony każdy taki autoresponder też może odsyłać czytelników do strony sprzedażowej. Kliknę w opcję dodania kolejnej wiadomości. Następnie można nazwać naszą wiadomość i określić, w który dzień cyklu będzie wysłana. Dzień 0 jest pierwszą wiadomością, jaką wyślemy. To dzień, w którym ktoś zapisuje się na listę. Dzień pierwszy to wiadomość wysyłana kolejnego dnia, więc można samodzielnie określić odstępy czasowe i stworzyć dowolną liczbę wiadomości. Można je wysyłać każdego dnia lub w większych odstępach. Wybór należy do nas. Ja pominę ten krok, bo nie muszę w tej chwili tworzyć całej serii wiadomości. Jeśli ktoś zapisze się na moją listę, dostanie autoresponder, w którym zachęcam do zakupu mojego warsztatu. W samej wiadomości jest możliwość przejścia do strony sprzedażowej, więc trzeba tę stronę przygotować. To właśnie na tej stronie będziemy chcieli przekonać ludzi do zakupu naszego produktu. Znów mamy do wyboru całą masę szablonów nastawionych na konkretne produkty. Na pierwszym planie widać użyty przeze mnie wcześniej szablon fitnessowy oto nasza strona sprzedażowa. To tutaj będę mówić o 30-dniowym warsztacie i o tym, dlaczego warto zakupić do niego dostęp. Tę stronę można dostosować własnym logotypem, nazwami, tytułem kursu. Można dodać też filmik na stronę, do wyboru, do koloru. Strona automatycznie załadowała mój produkt, co jest bardzo wygodne, bo blok produktu jest już gotowy do działania. Kiedy ktoś w niego kliknie, zostanie przekierowany do formularza zamówienia, gdzie można wprowadzić dane płatności niezbędne do finalizacji transakcji. Wszystko można tutaj dostosować do swoich potrzeb. Na stronie są już gotowe treści, które można modyfikować. Warto dodać do strony sprzedażowej opinie zadowolonych klientów. To dobry sposób na przekonanie innych do skorzystania z oferty. Na stronie znajduje się kilka bloków produktów. Które na każdym kroku mają przekonać do zakupu. W menu po prawej stronie można zauważyć nowy, charakterystyczny element. To ikona do przeciągania bloku produktu, za pomocą którego można pokazać na stronie jeszcze więcej produktów. Do dyspozycji jest też licznik, który przydaje się w momencie, gdy nasza oferta jest ograniczona czasowo. Dzięki niemu można odliczać konkretną liczbę dni, aby przekonać ludzi do kupna przed zakończeniem specjalnej oferty. Za chwilę powiem o czymś ważnym, gdy ktoś kliknie w przycisk Kup teraz. Tekst na przycisku oczywiście można zmienić na co tylko chcemy. Podświetlając blok produktu, widać opcję dodawania i usuwania produktów. Można też tutaj zmienić układ wyświetlania produktów. Jeśli więc promujemy kilka rzeczy na jednej stronie, możemy zaprezentować produkty w pionie lub w poziomie. Kiedy ktoś kliknie przycisk Kupna Automatycznie przeniesiemy taką osobę na stronę z formularzem zamówienia. Teraz można określić, które pola mają się znaleźć w formularzu. Jeśli nie potrzebujemy tych wszystkich danych w formie pól dodatkowych, edytor pozwala nam usunąć niepotrzebne pola. Na pewno jednak trzeba pozyskać adres e-mail klienta i mieć miejsce na produkty wraz z przyciskiem zamówienia. To jest absolutne minimum. Tutaj można zauważyć, że nie widać pola na wpisanie danych karty kredytowej, bo w naszym przykładzie użyliśmy usługi PayPal jako systemu płatności. Kiedy więc ktoś wypełni te dane i kliknie przycisk Kup teraz, zostanie automatycznie przekierowany do PayPala, aby dokończyć proces zakupów. Jeśli jednak korzystamy ze Stripe'a albo innych systemów płatności, w formularzu zamówienia znajdzie się pole na kartę kredytową. Dzięki temu nasi klienci będą mogli wprowadzić dane niezbędne do zrealizowania transakcji. Warto więc pamiętać o tym w kontekście PayPal'a. Domyślnie nasz formularz zamówienia nie będzie miał pola dla karty kredytowej, chyba że wybierzemy inny system płatności. Zawsze należy się upewnić, że w naszym formularzu jest pole adresu e-mail i miejsce na produkt, bo to właśnie tutaj faktycznie można wybrać produkty do zakupienia. Oczywiście wszystkie te treści można dowolnie modyfikować. Warto tutaj podsumować, co będzie faktycznie zawarte w całym zamówieniu. Można też tutaj wstawić dodatkowe opinie klientów, gwarancje zwrotu pieniędzy i tym podobne. Wszystko da się tutaj zmodyfikować, lecz najważniejszy jest formularz zamówienia, który też można dowolnie zmieniać. Przejdźmy do następnego kroku, w którym określimy ustawienia SEO dla całej strony, jej tytuł i opis. Te dane będą pokazywać się w wyszukiwarkach, więc warto je dodać. Dolny fragment strony działa inaczej niż w przypadku zwykłych landing pages. Gdy tworzyliśmy naszą stronę zapisu, ustaliliśmy, że jej adres URL będzie automatycznie skonfigurowany dla pozostałych stron użytych w lejku. W związku z tym, użyta domena lub subdomena zostanie wykorzystana ponownie. Jeśli chcemy, żeby ludzie trafiali właśnie na taki adres, to jest to zależne od decyzji podjętej w ustawieniach strony zapisu. Teraz można opublikować stronę i będziemy powoli kończyć konfigurację naszego lejka sprzedażowego. Mamy więc stronę zapisu, która zbiera i monitoruje nowe kontakty, autoresponder promujący nasz warsztat, a dalej jest strona sprzedażowa, na której będziemy zachęcać ludzi do zakupu dostępu do kursu, co z kolei można sfinalizować w formularzu zamówienia. Po ukończeniu sp strony sprzedażowej GetResponse pokaże możliwość utworzenia dodatkowej strony apselowej. Jest to landing page z powiązaną tematycznie całkowicie opcjonalną ofertą dodatkową, którą można zaprezentować osobom, które wypełniły i wysłały formularz zamówienia ze strony sprzedażowej. W każdym lejku można stworzyć trzy takie strony. Będą się wyświetlały w formie możliwości zakupu prezentowanego produktu lecz zawsze można je pominąć. To całkowicie opcjonalny krok, więc można kliknąć przycisk nie, dzięki lub stworzyć nową stronę apselową. Gotowe lejki sprzedażowe również można uzupełnić stronami apselowymi. Wystarczy taki lejek edytować i skorzystać z opcji dodania strony apselowej. Kliknijmy przycisk stwórz, żeby zobaczyć jak wygląda tworzenie takiej strony. W tym celu można użyć szablonu dla strony apselowej albo zacząć od zera. Dodam nazwę dla swojej strony, na przykład oferta specjalna na kurs. Następnie wrócimy do znanego nam już edytora landing pages. Widać tutaj szare okienko. Klikamy w przycisk Dodaj i usuń produkty, aby pojawiła się możliwość wyboru produktów, które chcemy zaprezentować w ramach oferty upsellowej. Można dodać też tutaj zupełnie nowe produkty, ale ja mam w swoim sklepie kilka powiązanych produktów, więc teraz zapiszę swój wybór. Oczywiście, to też można dostosować do własnych potrzeb. Kiedy wszystko będzie gotowe, przechodzimy do kolejnego kroku i konfigurujemy ustawienia SEO i adresu URL. W moim przykładzie dostosuję adres URL dla strony apelowej, a następnie ją opublikuję. Moja strona apelowa jest gotowa i mogę stworzyć jeszcze jedną lub dwie więcej. Jeśli stworzę więcej niż jedną stronę apelową, zobaczymy tutaj trzy linie. Zawsze będziemy mogli zmienić kolejność pojawiania się tych stron. Na tym ekranie można też monitorować zarobki i zamówienia. Warto zwrócić uwagę na wiadomość z porzuconym zamówieniem. GetResponse stworzy ją automatycznie i będzie ją wysyłać do osób, które dojdą do formularza zamówienia, ale nie sfinalizują zakupów. To będzie ogromna pomoc w odzyskiwaniu potencjalnie utraconego zysku. Po skierowaniu kursora na pole po prawej stronie. Widać opcję zmodyfikowania tej wiadomości. Jeśli chcemy się upewnić, że treść wiadomości jest odpowiednia, zawsze możemy tego dopilnować. Można też zobaczyć podgląd tej wiadomości, żeby przekonać się, czy wiadomość właściwie się prezentuje. Każdy z tych kroków ma trzy małe kropki, które dają dodatkowe opcje zarządzania stronami, wiadomościami lub formularzami. W przypadku strony zapisu można dodać kolejną stronę do tego etapu. Aby stworzyć kolejne produkty wejścia do Lejka. Mamy jednak jeszcze jeden, ostatni krok do wypełnienia, w którym potwierdzimy zakończenie zakupów i podziękujemy za nie. Za chwilę dodam stronę z potwierdzeniem: znów zobaczę nasz szablon programu Fitness, żeby w łatwy sposób zakończyć cały projekt w jednolitym klimacie graficznym. Przejdę do kolejnego kroku, w którym powiadomię ludzi, czego powinni teraz się spodziewać. W ten sposób można potwierdzić zakupienie konkretnego produktu. W tym miejscu automatycznie pokażemy zakupione produkty, bo, jak już wspominaliśmy, możemy promować na stronach sprzedażowych i w autoresponderach wiele różnych produktów i ofert. Niezależnie od liczby wybranych produktów, pokażemy na tej stronie to, co dany klient kupił. Jeśli promujemy tylko jeden produkt, to sprawa jest prosta. Zwyczajnie go tutaj pokażemy. Jeśli w grę wchodzi kilka produktów, to niezależnie od kombinacji, wszystkie zostaną tutaj pokazane. Warto na tym etapie powiadomić klientów, co teraz się stanie przekazać im wszelkie niezbędne informacje. Mój produkt jest tak ustawiony, że automatycznie dodam ludzi do innej listy mailingowej, ale jeśli uznam, że chcę przekierować kupujących na inny adres URL, też mogę to tutaj skonfigurować. Wtedy można mieć tutaj przycisk, który automatycznie przekieruje klientów na konkretną stronę internetową, na której można znaleźć mój kurs online. Wszystko można tutaj dostosować. Przejdziemy do kolejnego kroku i znów zobaczymy ustawienia SEO, a adres URL znów będzie automatycznie skonfigurowany w oparciu o domenę lub subdomenę użytą na stronie zapisu. Lejek jest gotowy do działania, a dodatkowo widzę przydatne okienko. Z informacją promującą aplikację Social Ads Creator. Jest to nasza darmowa aplikacja mobilna, dostępna dla każdego klienta GetResponse. Po pobraniu tej aplikacji można tworzyć reklamy do mediów społecznościowych, co może pomóc w generowaniu ruchu na stronach naszych lejków marketingowych. Wystarczy wpisać numer telefonu. Na ten numer GetResponse wyśle ci link do pobrania aplikacji. Każdy klient GetResponse może za darmo z niej korzystać. Wystarczy się zalogować danymi contact response, a aplikacja automatycznie pokaże kilka poglądowych reklam. Można tworzyć animowane posty, które automatycznie pokażą nazwę naszego produktu, jego cenę oraz obraz, więc lwia część pracy jest już wykonana. To prosty sposób na zwiększenie zainteresowania naszymi produktami, więc warto pobrać Social Ads Creator. Nasza aplikacja pomaga kierować ruch na konkretny adres URL. To może być strona zapisu, lub nawet od razu strona sprzedażowa, w zależności od scenariusza, jaki chcemy stworzyć dla naszych klientów. Dobrym pomysłem jest też zainteresowanie ludzi naszą marką i kierowanie ich na stronę zapisu, dzięki czemu można dokładnie monitorować ukończone zamówienia, a także wskaźnik sukcesu czy też dane dotyczące ogólnych zysków. Na koniec pokażę jeszcze jedną rzecz. Analogicznie, jak w przypadku wiadomości z porzuconym zamówieniem, Automatycznie wysyłamy po zakupie wiadomość potwierdzającą, w której można znaleźć podsumowanie zamówienia. Te wiadomość też zawsze można zmodyfikować wedle własnego uznania. W ten sposób nasz lejek jest całkowicie skonfigurowany i dostosowany do naszych potrzeb. Pora zacząć zarabiać.